Proszę Państwa, to była orkiestra Romantika. Oczywiście w drugiej części się pojawi maestro Zbigniew Graca, a wszystkie filmy ilustrował muzycznie właśnie Wojciech Kilar. A to była druga część koncertu fortepianowego na orkiestrę Wojciecha Kilara, ale to funkcjonuje jako osobny zupełnie byt muzyczny. Został zaadoptowany, prawda, do tego filmu. Zresztą kilka jest takich utworów, które żyją swoim normalnym życiem, zostały zaadoptowane przez pana Zanussiego i przez pana Kilara. Brawo za ten akcent muzyczny, ale chciałbym powiedzieć jeszcze z obowiązku. Pianista właśnie, pianista Tomasz Chrostowski, koncertmistrz tego zespołu, tej orkiestry, pan Maciej Przestrzelski, proszę bardzo, i dyrektor artystyczny pani Anna Barańska-Wróblewska, która stworzyła ten zespół, jest jego dyrektorem i ten zespół występuje w tej chwili na wielu, wielu scenach, nie tylko w Polsce. Także zapraszam Państwa w tej chwili na przerwę, na której możecie Państwo kupić wspaniałe książki pana Krzysztofa Zanussiego, Strategię życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć. Bardzo ciekawa książka, mało tego, z takimi, nie wiem jak to się nazywa, te QR-ki, tak? Takie kody graficzne, które można po prostu sfotografować telefonem i mieć fragmenty filmów, właściwie te fragmenty filmów, które Państwo widzieli, ale i wiele innych można od razu mieć z komentarzem mistrza, który jest pełen rad życiowych. Jak zjeść ciastko i je mieć. A druga to jest, jak uczynić ze swojego życia arcydzieło. Ta książka jest do nabycia tutaj, ale także audiobook. Powiem historię, a może pan? Panie Krzysztof. Jezu, to jest książka, której ja nie napisałem. To się zdarza w naszych czasach. Można być autorem książki, której się nie napisało. Ale nie, żeby ktoś za mnie to napisał, tylko po prostu to jest zarejestrowana moja rozmowa czy moja pogawędka z młodzieżą i to się ułożyło w jakąś książkę. Nie wiem, to są krótkie zdania, jak to przy mowie mówionej, a nie pisanej. Są jakieś prostsze myśli. Może to Państwa ucieszy w każdym razie. No, bardzo jestem rad, że taka książka powstała. Ja Państwu jeszcze dodam, a to już tylko na tym stole, gdzie są wystawione różne książki, że ja godzinę temu dostałem najnowszą swoją książkę, która wyszła na Ukrainie, proszę Państwa, wydawnictwo Folio, rosyjską moją długą taką rozmowę rzekę wydało. To jeszcze nie jest do nabycia, sam z drżeniem czekam, żeby to przeczytał, co ja tam nagadałem, ale to tak bywa, że z gadania dziś też powstają książki. Ta książka jest chuda, nie ma dużo stron, ale to jest no, wspaniałe dzieło. Chciałbym zachęcić Państwa do nie tylko kupienia, ale przeczytania i to kilkakrotnie. To są tak wspaniałe rady i tak wspaniałe wynurzenia intelektualne, które pozostają długo w pamięci, w sercu i w duszy. Zachęcam Państwa. A oprócz tego oczywiście mogą Państwo zobaczyć, ale już jako eksponaty książki, które wychodziły, zebraliśmy tylko kawałek jednej półki, a tam jest u Państwa Zanussich tych książek bardzo, bardzo dużo. Zapraszam na tę przerwę, która jednocześnie jest spotkaniem towarzyskim. Zobaczycie tak dużo swoich znajomych i ludzi, na których warto popatrzeć chociaż. No i winko, proszę Państwa, zapraszam.